demonic evil, you have followed a tunnel deep into the earth under Berlin. Somewhere in this sprawling underground facility lies the clue to salvation. To przed nami misja numer 3. Znajdź wskazówkę dotyczącą źródła zła. No, nie wystarczy nam, że jesteśmy pod Berlinem i pod koniec wojny, to co to ma znaczyć? To jest siedlisko zła. On wziął i wstał. Dobry pociąg. Tylko przed nami? Bo tu lubią nas zachodzić. A jeszcze w tym świetle. Jakby wychodziły stąd. Za tego światła to by było kozak. Można zabrać w SEO. A lubisz Fallouta 1 i 2? Bo one są takie dość specyficzne. Ja grałem, fabularnie mi się bardzo podobały, ale mechanicznie były okropne akurat, jak dla mnie. Też fakt faktem, że ja w te gry, Fallouty te nowe, znaczy nowe, stare Fallouty, nowe też, w ogóle grałem dopiero w ciągu ostatnich, powiedzmy, 5 lat, nie? Więc ja nie mam żadnej nostalgii dotyczącej Fallouta. Tak jak na przykład mam do Gothica, no nie? Słabość. Gothic zawsze będzie dobry, niezależnie jak będzie drewniany i jak będzie wyglądał, no nie? Ale z Falloutem 1 i 2 naprawdę się mocno męczyłem, żeby je przejść. A to już parę lat temu było. Tak jak mówię, no wszystkie Fallouty, oprócz tego 76, grałem w przeciągu ostatnich 5 lat. Pierwszy raz. No i czwórka mi się najbardziej podobała. Potem bym ustawił ten New Vegas. Jedynkę, dwójkę i na końcu trójkę. Myślę, że mniej więcej taka by była moja ocena, jeśli chodzi o te gry. Jedynki, dwójki bym za bardzo nie rozdzielał, tych Falloutów. No bo mimo wszystko mam takie wrażenie, że to jest kontynuacja tej samej gry. Jedynka i dwójka Fallout. To trochę nie da się grać bez dwójki, bez jedynki. I jakby jedynka nie była pełna bez dwójki. No tu będzie problem, dlatego że wychodzą z każdej możliwej strony. Dużo jest tych przejść, zejść, rozejść. Ja mam nadzieję, że tych eliciaków tutaj nie będzie za dużo, bo... Chociaż... Nie no, może po tych piętrach by było jak ganiać. Tak, tak, to są inne typy gry, to fakt. Ale bym porównał mniej więcej, jeśli chodzi o tam franczyzę Fallouta, tak? Jakbym miał uszeregować gry w stosunku do innych części Fallouta. A to, że inne gry, no to diametralnie inne. Ale no, fakt faktem, do kolejnych części przeszły niektóre elementy, na przykład VAT, nie? I to jest akurat... Ja nie lubię korzystać z VAT-a w tych nowych częściach. Ale to jest taki element, powiedzmy, takiej nostalgii i mi się bardzo podoba, że on jest. Myślę, że gdyby tego VAT-a nie było, to ta gra by była trochę wybrakowana. Nawet nie musisz z niego korzystać, przez fakt sam, że taki system istnieje. Na cześć tego, co było w jedynce i dwójce. Bo tam to był bardzo taki ikoniczny, no i no niemal potrzebny system. No chyba, że się tam szło... Był taki build na początku, był ich chyba taki jeden perk, że się miało więcej
punktu ruchu, punktów ruchu, chyba o 1 albo o 2, ale nie można było korzystać z wadca, czyli nie można było celować. O kurde! Wiem, że mało amunicji, ale co ja zrobię? Ja ich nie zauważyłem totalnie, ty typek bez głowy szedł. Steel granatę. Ale powiem ci, że tak jak z Falloutów, to Brotherhood of Steel to zapamiętam na zawsze. Też fajnie, że w każdej części było. A jeśli nie grałeś w trójkę, no to powiem ci, że trójka to takie gorsze New Vegas. Bardziej puste New Vegas, może tak. Bo mechanicznie się nie zmieniło. Layouty, powiedzmy, tak jak dungeony były, znaczy dungeony, wnętrza budynków i tak dalej były w miarę puste, to tak samo jest i w trójce, tylko myślę, że to jeszcze bardziej czuć. No i fabuła jest mniej dopracowana, mam takie wrażenie w trójce. Bo strzelanie jest podobne, rozwój postaci jest też bardzo podobny. New Vegas było dużo ciekawsze fabularnie. Chyba najciekawsze fabularnie było New Vegas ze wszystkich części Fallouta. Odrzekł mądry internauta, było kupić jej Fallouta. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Typowi urwało nogę, głowę i jeszcze nie wiadomo co. No ale tak to już jest, jak się bawi z materiałami wybuchowymi. A moment, to ty w trójkę grałeś, a w New Vegas nie grałeś, tak? To ja się pomyliłem, to przepraszam. Jezus Maria, ja zrozumiałem, że w trójkę nie grałeś. Ale no, moje czytanie ze zrozumieniem jest jak moje celowanie. Nie trafia. I tego nie można amunicji podnieść, tu jest tylko do tego, do Mozina. Szkoda. A, no to New Vegas, no to jest w takim razie kozak. To jest dużo lepsza trójka, o. Ustaw wieżyczkę. Pet the streamer. Czy to MG ma infinite ammunition i się nie przegrzewa chyba? O, nice. A, dobra, to jest moment dla nas, żeby się przygotować, a ja kurde tutaj robię, patrzę rzeczy. Właśnie mam takie, jeszcze nie ogarnąłem, że w tej grze to tak działa, że jak nic nie robisz, inaczej, nie że jak nic nie robisz, tylko że jak nic się nie dzieje, jesteś w nowym obszarze, to albo właśnie trzeba coś przełączyć, jak pewnie tam, albo masz chwilę, żeby się przygotować na atak. Dobra, obstawiłem te schody, minami. Aha, super. No i podszedłem do tych. No to już mnie tutaj wysadzili, ale szybko. Nie mam więcej takich rzeczy fajnych. Popsuli mnie moje pułapki. Wiem, że jest weź mapę. Ale właśnie, no tutaj na pewno to MG stoi, że się te wielkie drzwi otworzą i będą nam wychodzić. No to ja tutaj faktycznie bym się obminował. Tylko mam nadzieję, że nie wyjdą znowu dwa zombiaki, które mi to przebiją. Dobra, jest mapa. Jest szczylba. Ta, tylko jeszcze nikogo nie ma. Oho. Zaczyna się. Czy to MG jest słabe, czy oni jeszcze nie są w range'u, że tak się wyrażę? A, oni chyba muszą wyjść z tego zielonego po prostu i wtedy zostają. A może i takie słabe?
Myślałem, że to MG będzie kosiło tak totalnie, ale... A nie kosi tak totalnie. Może to dlatego, żeby było zbyt OP, gdyby było jak faktycznie MG. No ale nie dostają jakoś super z tego MG. Może ono ma duży rozrzut też, mi się wydaje. O, już tu podchodzą? No nie gadaj. Wchodzą na schody, nie mogę niżej celować. God damn it. Ta, mam wrażenie, że tutaj z Muzina robi większe obrażenia niż ten. Niż z MG42. Cholera. Trzeba przeładować. Problem jest taki, że tu nie mamy dokąd uciekać. Ej, tu są typy z bronią. Reload. Dawaj granat. Sześciu. Przeszukaj zwłoki. Nie bierz tego MG40. Po zwłoki przeszukuj. Ale mam wrażenie, że ten MG był słaby. MG42 to powinno skosić wszystko tak, że to głowa mała. Tam powinna być po prostu symulator Normandii. A tutaj tak, tak se. Ale to może właśnie dlatego, żeby było takie trochę niezbalansowane. I tak to zrobili. No jednak gra o snajpowaniu, tak? A nie o strzelaniu z MG. No ale jakby nawet była jedna taka scenka, gdzie by było OP, bo masz MG32, no to też by nie było źle, no. Ja muszę czekać, aż oni tutaj wyjdą z tego i się skończy ich ta animacja. Bo dopiero wtedy mogę ich strzelić w serducho. Szkieletowe serducho. No i mamy. Amunicję sobie pozbieramy. Poreloadujemy brońki. To lecimy dalej. Tam chyba widzę typa. A. Ale creepy tutaj jest, z tym oświetleniem, jak tak niedużo go jest. Jest sztabka złota. Mamy dużo wybuchaczy. Wniosek, będziemy musieli pewnie się bronić tutaj za chwilę. Nie mamy żadnych tych rzeczy do podłożenia. Aha. Jaka muzyka się odpaliła jeszcze. W tym półmroku jeszcze te oczy świecące. Nie no, efekty tutaj są fajne. Pełno szkieletów jeszcze z tyłu lezie.
Mam nadzieję, że za nami nie będzie ich. Szkielety są dużo szybsze. No i ten powstał. Elegancko, elegancko. Dynamit. No to wio dalej. Przez chwilę myślałem, że coś tu jest, ale nie. To tylko ten taki rozpalony pyłek wytrafił. Normalnie bym pewnie ponarzekał, że mało widać. Ale tutaj mi to odpowiada, no to jest w końcu zombiakowy klimat, no to musi być creepy, musi być ciemno, no i jeszcze kurde trzecia rzesza, no panie. Panie Janie, wstawaj pan na śniadanie. Idzie tutaj blisko. Reload, reload, reload. Jeszcze tutaj ten gaz leci. Prawie jak tornado A. Amunicja do Lugera. Czy możemy tu zmienić coś tej... Chyba nie, nie możemy nic przełączyć. Ale boczki sobie zobaczymy. A ktoś tu miał ładny obiad. Wyżerka, wyżerka. Dobre klimaty. To światło. Nie no, ta misja mi się niesamowicie podoba. Przez to, jak mapa wygląda. Ty! Dostał w łeba. No i właśnie takie zaskoki tu mogą być. Czysto. A coś tu było? A, to można wejść pewnie na tę skrzynkę i tyle. Wow! Ej, jak zniknął! Ale dostał skopa od razu. Chyba o to chodziło. W razie czego mu łeb rozwaliłem. Nie będę ryzykował, że mi zaraz wstanie. Włącz radio. SOS ktoś nadaje. Punkt kontroli pojazdów. Dostań się do schronu. Nice, 5 na 5. No ten przejdzie. Zes. Cholera. Reloaduj od razu. Mozina. Dobra, są dodatkowe miny, pułapki wreczego. Idziemy do tego schronu.
Lecą szybkie. Oni robią boom. Nie ma tak dobra reakcja łańcuchowa. No, leciały bardzo ładnie tutaj. Cię powysadzali. Sukces. Miałem wrażenie, że coś mnie uderzyło. Na pewno, bo był brudny, że tak powiem, ekran. Już mi weszło to w nawyk, żeby przeładowywać co chwilę, bo tutaj po jednym pocisku się dodaje do Muzina. Nie ma boksa, tylko po jednym wciskamy do łódki. Jest. Safe spot. Można uzupełnić ammo. Dobrze, w końcu. Sporo naszych fantów, zabawek. Wszystko mamy poładowane? Wszystko mamy poładowane, dobra. No to let's go. Wychodzimy na zewnątrz. Słońce! No prawie. Zez. No, serio? Boże, na jednego typa cały magazynek służyje i nie zabije. Jest snajper, tam widziałem, przeskakiwał. Jak zez, to już zez kompletny. Tak, trafimy snajper. Gdzieś tam jest ten snajper. Snajper on the roof. Nice. No. A. No jak to? Co jest? Aż tak daleko by był? Ty no. What the hell is going on? Albo się zbugował, albo to naprawdę bardzo, bardzo wysoko nad nim trzeba strzelać. Chyba tak. Jeszcze gdzieś tam po lewej jest snajper, tylko nie widzę go akurat. O kurde! Już to miałem problem. Widziałem go tam. Zaraz nas rozstrzelają ci snajperzy. Mamy go. Ostatni, czy jeszcze jeden został? Jeszcze jeden, tam widzę. Nie reloaduj teraz! Chyba wszyscy. Nie, jeszcze ktoś strzela. No tu, tylko nie, on jest za murkiem. Gdzieś polazł. Mamy go.
Nois! 11 poleciało. Amunicja do Mozina. Tu możemy do tego? Do pociągu wchodzić? Chyba nie. Ośmiu, dziewięciu, dziesięciu, to niech się zdecydują ilu. Chyba 10 poszło. Jaki samochód, kradniemy? Dawaj. To bym do dziupli wziął, rozebrał na części. Ale by było. Za nami też są. Wziął i wstał. Klipujemy i do prokuratury. O nie! Dzwonię do prokuratury. Kucnij sobie. Podniósł się. Szczerze mówiąc, łatwiej do nich by było strzelać z dołu, bo w jednej osi byśmy mieli mniej celowania. Ale dobra, ćwiczymy do tego remnanta, bo potem się zbłaźnimy przy Kinze i Kinga powie: ty chcesz grać na apokalipsie? I to jeszcze ze mną. Dobra, jest ta fura, którą byśmy chcieli. Przez chwilę myślałem, że tam leżał zombiak do taki co w stanie. Ale nie. Jeszcze tam jest pieczęć, więc coś musi tutaj jeszcze być. Możliwe, że jeszcze kolejna fala będzie. O. Cele zaliczone. Nie podoba mi się to. Dostań się do schrony. No ale... Halo. Chyba pieczeń się zacięła. No nie gadaj. Ewentualnie jeszcze jakiś jeden zombie gdzieś został. Który nie dają sobie znać. Serio? Z tego nie trafię, z Lugera. Dobra, dawaj tak. Albo musiał zostać jakiś zombiak, albo się zacięło. No ale raczej zombiak to by do nas chciał przejść, no nie? Bo nie wpuszcza nas przez ten punkt kontrolny. Żadnego zombiaka nie widzę. Chyba trzeba będzie ten punkt kontrolny ponowić. Bo nie wiem od którego miejsca to nas cofnie. No bo... No po prostu się pieczęć nie usunęła. Po prostu się pieczęć nie usunęła. Tu indziej nigdzie nie ma przejścia. No dobra. Od punktu kontrolnego. No niestety trzeba. No ach, jeszcze raz to. Snajpowanie będzie. No niestety. Trzecia misja i już się zacięło coś. Mhm, fajnie. Snajperzy.
Widziałem go tam, ale nie dostał. To był wet za wet. Prawda, tego tam nie mogę trafić w żaden sposób. Strzelam nad nim, w niego i nic. Tak samo było wcześniej. Chociaż to jest gra, no, taka bliźniacza do Sniper Elite. A przynajmniej w tych starych częściach Sniper Elite było bardzo wysoko, trzeba było celować nad kimś, żeby trafić z większej odległości. Dobra, dostał. Tam gdzieś za tym kołem jest. Teraz widzę. Tak, no widać było. Ja celowałem mniej więcej w okolice szyi, a gościu dostał w nogę. Także spada dużo. Kurde, reload. Nie! No i dupa, i umrę. Jak już się położyłem przy zombiakach, to jest dupa. Ajajajajaj. No jakby się nie zacięło, to było w porządku, nie? Teraz w końcu tego dobrze strzeliliśmy. Przynajmniej tyle. Jeden zdjęty. No walnąłem naprawdę wysoko nad nimi tupa tego. No. Tak go nie trafię chyba. Odbija się od tekstury. Jeszcze jest jakiś snajper. Dobra. Mam nadzieję, że ostatni, ale chyba jeszcze jeden powinien być. Strzelba się tu dobrze sprawdza. Mam nadzieję, że teraz się nie zatnie nic. Widzę go, widzę go. Dajemy. No było streamowane. I to z dodatkami nawet. Ale myślę o Age of Empires 3, żeby niedługo całkiem zagrać.
Już zapowiedziałem, że następna będzie ten, że następna będzie The Forest, bo mam ochotę na te survivalówki po tym, po Subnautice. Ale gdzieś na strategię niedługo przeskoczymy. Także myślę, że właśnie Age of Empires, jakieś Red Alerty może, Tiberian Suny, tego typu rzeczy gdzieś będę chciał ogrywać. Ja lubię strategię, bardzo lubię strategię. A te strategie starsze, no to jest powiedzmy moje takie wczesne lata. Bo Age of Mythology zresztą, to była jedna z chyba czterech pierwszych gier, które miałem na kompa, no nie? No na pewno miałem Maxa Payne'a, na pewno miałem GTA 3. Miałem właśnie tego, Age of Mythology i chyba Tiberian Suna. I to była moja taka pierwsza czwórka, którą dostałem, że tak powiem, od... nie pamiętam, czy od brata, czy od jakiegoś tam znajomego, od ojca. Od kogoś dostałem te cztery gry na początek, jak był komp. A to Age of Empires 3 jest Definitive Edition też? Bo nawet nie wiedziałem, że jest Definitive Edition. No ale to pewnie Definitive. Wiem, że dwójka jest Definitive. Niedawno wyszła. Ale nie grałem jeszcze. W ogóle w dwójkę nie grałem. Aha, jest od paru lat. No to nie wiedziałem. Tak, pewnie w Definitive. Ja też zobaczę, po ile jest Definitive, bo wiem, że stare te części mam. Jak jest Definitive, to zobaczymy, jak będzie. No ostatnio niestety, ale Age of Empires 2 mi ominęło, więc kiedyś na pewno wrócę sobie, znaczy wrócę, no z tą Definitive Edition zobaczę. Ale Wololo, akurat znam Wololo, bo u kumpla, kumpel dużo grał, Wololo, to Wololo pamiętam. Wololo. Ale bardzo mnie zastanawia, jak po w sumie 20 paru latach, nie wiem, czy 25 już, nawet więcej. Jak to semi free to play? Nie rozumiem. Jak będzie po tych 20 paru latach działał taki na przykład Tiberian Sun? Czy on będzie w ogóle jeszcze grywalny w tych czasach? No ale RTS-y no to nie mają jakichś dużych takich wymogów, co najwyżej grafika, nie? Może bić po oczach. Ale mechanicznie to... No. Chociaż właśnie, z mechaniką był problem ze StarCraftem. Nie chciałem grać w StarCrafta 1, dlatego że okropny był mechanicznie. Jednostki strasznie działały. Dopiero jak był ten mod, który wprowadzał StarCrafta 1 w StarCraftie 2, to się skusiliśmy. I nie żałuję, oj, bardzo dobry to był mod. Czy znowu to nie wyszło? Co jest z tą misją? Ale teraz... Coś tu jest nie tak. Coś jest nie tak z tą misją. Zbugowana czy jak? Albo ja czegoś nie zauważam w końcu. Może nie trzeba było resetować, tylko... Coś tu jeszcze zostało. Nie da się nic przestawić? Na przykład? To jest tylko przeskok. Mina pułapka pełna. Może jakiś snajper został? Ten snajper... Nie, no nie gadaj. Ale ja go nie mogę trafić. To żadne skarby. No Fuencja. Jest, dobra. Punkt kontrolny. No to wtedy mi się... Ten snajper jest dziwny, albo... On naprawdę wymaga, żebyśmy z bardzo daleko go strzelali. Znaczy wysoko celownik nad nim mieli, albo po prostu on jest na jakąś niewidzianą ścianę przy sobie. Czyli wtedy nie musiałem resetować, tylko po prostu tego typa dobić. Bo on się jakoś nie upominał o siebie. Gdzie tu jest przejście do nas? Bo one tak sobie chodzą, te zombiaki. I chyba po prostu tylko blisko do nas. I to wszystko. No.
Aha, rozumiem. Rozumiem. No to spoko. To się coś pokombinuje. Czyli pewnie nie musiałem resetować od tego punktu kontrolnego, tylko wystarczyło tego typa jednego zabić. O kurde. Zastanawiam się, czy kogoś tym granatem skosiłem, bo nie przeczytałem, czy coś padło, ale chyba nie. Chyba granat po prostu poleciał, odbił się od ściany i był zadowolony z siebie. Teraz lepiej, granat rzuciłem. Bum. Nie ma to jak dobry granat. O, jeszcze złotko. Powoli Mosin się kończy, ale to tylko tam musimy dojść, bo tam jest kolejny bunkier. Pewnie też będzie taki pokój, tak. O kurde. Nie mam granatów. Wow, tutaj mamy tego Preachera. Bierzemy Preachera? Dawaj. To jest lepszy shotgun. Przyda się na coś, jak będzie blisko. Nice. To jest dopiero moc. Nie jest i nasz bunkier. Aha, trzeba ją... Rozumiem. Bo z kolei próbowałem chyba z rok temu czwórkę, ale czwórka mi się nie podobała. Jakaś taka dość mydła mi się wydawała. Bardziej nastawiona chyba na multi niż na kampanię. Fajne były te za to filmiki z tłem historycznym. To było akurat w porze, ale nie podobało mi się gameplayowo. Nie ma żadnych snajperów. To zombiaki. Zwykłe. Bombo 26. Jeszcze takiego nie mieliśmy. O kurde! Polskie DLC, ale to też spoko może być. Jakie kombo. No ale fakt faktem, połowa z tego komba, no to jest nie robione przez snajpę, tylko przez inne rzeczy. Niemniej, kombo fajne. Popsułem? Nie, dostał, tylko nie padł na strzała. Patrz, się uleczył. Dziesiąt.
tutaj zaraz będą szli. Kurde, i kombo stracone. Ajajaj, lupa. Ale 54 było. Okej. O właśnie, jest jeszcze jedna taka gra strategiczna, którą grałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i bardzo dobrze ją zapamiętałem. Empire Earth się nazywała. Zastanawiam się, czy też by w miarę była teraz po latach. Będę musiał sobie pozapisywać gdzieś te wszystkie gierki historyczne, znaczy historyczne, te strategie starsze, bo prędzej czy później warto by było je ograć. Nie tylko strzelanie, nie tylko survivalówki, nie tylko samochodówki. Wydaje mi się, że ktoś do nas strzela, no. O nie, tutaj jest super mega eliciak. Ale w sumie może tego super mega eliciaka nie byłoby tak ciężko strzelić z tego Preachera. Tylko ten Preacher, no musiałby podejść trochę. Nie no, wystrzelamy go raczej zanim on podejdzie do nas. A może i nie? Dobra, jest trzaśnięty. Nie no, myślałem, że ten Preacher to go zawojuje jednym strzałem, a tutaj nie. Panzerfaust może by go zawojował jednym strzałem. O to chodzi pewnie, żeby mu przywalić z Panzerfausta. W razie czego, gdyby był kolejny, to mamy tutaj Panzerfausta. Dużo mamy amunicji do Preachera? Całą jedną sztukę. A i to może tego Panzerfausta weźmiemy w razie czego? Panzerfaust też ma jedną sztukę amunicji, nie? W końcu broń jednokrotnego użytku. Jak ładnie wzięła tego Panzerfausta. A, zes. No, kościuszko. Naprawdę? Dostać Tadeusza kościuszki jako odkrywcę. To trochę nie te czasy, ale no, spoko. Panie Moniuszko, znaczy Kościuszko. My nie robimy powstania, tylko insurekcję. Powstanie, takie powstanie, to sobie każdy może zrobić. A insurekcja to jest coś wielkiego. Sniper gdzieś strzela do mnie. Panikowałem i zacząłem strzelać po prostu. Gdzieś jest sniper, musi być. Może nie sniper. Może eliciak. Tak, jest super mega eliciak. Jest i sniper. Sniper zdjęty. O, nie trafiłem. Brawo ja. No to mam problem, Houston, teraz. Do Preachera cała jedna amunicja, znaczy do Preachera. Dlaczego rozstawię miny?
No, chyba się striggerowały obie naraz. Te miny za blisko siebie były. Jaki pancerniak. Jest. Ale ciekawie zrobiony. Wow. Co tu mam? Amunicję dum-dum, czy jak? Nie ma na razie żadnego snajpera. Dostał skopa. No i zes. Jak zes to na całego. Chyba trzeba poczekać, aż on się wynurzy. Dopiero wtedy strzelać. Nie no, ile ich tu jest? Czy to nie jest trochę przesadyzm? Wychodzą powoli, to fakt, fakt. Pomniejsze wioski, z których można dostawać jednostki. Wylosować dom Jagiellonów i dom Wazy, ok. Z tego drugiego można dostać husarię. O, to spoko. Ciekawe, czy lisowczycy też by byli. Bo jak husaria ciężka jazda, to lekka jazda, lisowczycy mogliby być, nie? Ale za dużo nie wymagajmy. Amunicja do Preachera. No oni się nie kończą. No chociaż tytuł tej gry to Zombie Army. Serio? Nie! Siach odleciał. Dawaj, amunicję do limuzyna. Ja mam wrażenie, że my nie powinniśmy tu być tak długo. Ja mam wrażenie, że powinniśmy iść tu jak najszybciej. Bo już. No, na pewno tak trzeba było zrobić. Zdobyć beczkę paliwa. Okay. Bo oni wychodzili po prostu z tych samych punktów non-stop. Więc to były ich spawny, aż się nie ruszyliśmy. Nie przewidziałem, że coś takiego tutaj może być. No i ganiliśmy i długo się z nimi strzeliliśmy. Po nic, tak naprawdę. Teraz musimy mapkę pozwiedzać, żeby paliwo zgarnąć. A tu nie ma przejścia. Może tam na górze by coś było. Najlepiej amunicja. Tak, to jest chyba tak zrobione, że dopóki nie klepniemy tutaj całości Lee Enfield, ale ja bym chciał amunicję, a nie Lee Enfielda. Dopóki nie zbierzemy tych paliwek, to pewnie się będą spełnić. Czy tu jest amunicja? Nie, tu jest jakaś beczka. Rozglądam się za amunicją. Richera też nie mamy. Tatarów i lansierów, a waza szwedzkich muszkieterów i husarów. No to też spoko. No to też spoko.
Jak mamy się tam dostać na drugą stronę? Tutaj nie ma przejścia. Przez któryś budynek, czy po prostu powrotną? No powrotną nie możemy, na pewno nie. Tędy. Jest palajwo. Jest kolejne paliwo. Oho. Kolejne będą wychodzić. O nie, 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 typie. No tak, lisowczycy by pasowali. Bardzo mi by pasowali. No bo to jest coś takiego... O husarach wszyscy pamiętają, o lisewczykach często się zapomina, no nie? Takie mam wrażenie. A myślę, że i jedna, i druga formacja równie istotna. Dobra, ganiamy po ten ostatni kanister. Dawaj ten kanister. Sniper on the roof. Sniper zdjęty. No właśnie, mało amunicji tutaj jest. Dobrze o tym wiem. Jest gdzieś snajper kolejny. Niemcom dali łanów? Boże. Punkt kontrolny. Aha. Chyba mamy problem. Houston. Whitney Houston. Broń swoją pozycję. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo wiesz, że tutaj nigdzie nie uratujemy się. Jeszcze gdzieś snajper jest. Dlatego trzeba będzie ogarnąć. Wziął i przeskoczył tam daleko. Cholernie daleko. Cholera. To będzie trudny moment. Nie żyje. No. Jak mnie wysadziło. Nie, wchodzenie na te wieże to może być problem. Bo... Nie będę miał jak uciec. Raczej tutaj musimy się bronić. Bo tutaj chyba będę mógł zeskoczyć. Chociaż tyle. Też amunicji nie mam za dużo, to jest też fakt kolejny. I to nie historyczny. W historii było napisane Knight był taki typ, który streamował, ale miał mało amunicji. Okazało się to być wielkim problemem.
Typek strzela, sam po 40. Cholera! Nice! Lancier... no, dobra, jakieś panie mają lancierów. Kurde, ale czemu łanów im dali? To trochę mnie dziwi. O nie! Super mega profesjonalny eliciak. Problem jest. Najwięcej amunicji. Bardzo chętnie. O Boże! Nie zauważyłem tego typa i nas rozstrzela. Wow. No problem tutaj jest z amunicją. Się zjeżdża snajper. No. Minus tego miejsca jest taki, że nic nie widać. Dawaj, szukaj tych zwłok, przeszukuj. Cokolwiek, znajduj, byle co. O, idzie tutaj ten. Super mega koks. Jeden magazynek do MP40, zawsze coś. Bo tak zaraz przyjdzie ten mega koksu. No idzie właśnie, idzie. Ha! Tak go załatwimy. Kajtujemy, kajtujemy.
Biegnij, biegnij, biegnij na górę! Biegnie, biegnie Renifer przez Moskwę i Estonię. Skacz. Ja wiem, że skakanie to nie rozwiązanie, ale... czasami się przydaje. Snajper! Nie! Po prostu no nie, ja się nie zgadzam się. Cholera! Gdzieś mnie snajper wykończył. Ale dupa. Tu mi amunicji brakuje. Tu mi niczego innego, tylko amunicji mi brakuje. No o. Dupa. Nie wiem, czy nie będę musiał iść po prostu po tego Lee-Enfielda tam na górę. Patrzę na snajpera, ale nie ma na razie. Okej. Zastanawiam się, czemu nie było... A, jest snajper, dobra. Tylko gdzieś tam z tyłu. Kogoś z amunicją potrzebuje, no. Snajper. Idzie już ten super mega koks. No i co ja mam tu zrobić w tym momencie? Przepraszam, ja was. Nie mogę wyjść, bo jest snajper. Tutaj zaraz mi ten typek przyjdzie. Kurde, brakuje mi amunicji, autentycznie. Ten jeszcze snajper mi się nie pojawi na początku, nie wiem czemu. Może tutaj pójdziemy. Snajper gdzieś tam strzela. Zniknął. Żyje.
O panie, trzecia misja, już takie problemy tutaj mamy. Natury finansowej i nie tylko. Staram się coś wykombinować, ale nie wiem co. Dobra, snajper zdjęty chociaż. Nie, tylko dwie jednostki gadają po polsku. To jest husar i jest wiadowca. Okej. Okay. Rancja w rewol... Okej. Okay. Ciekawe. To jest zły pomysł, bycie tutaj, nie? Tutaj nie żyje. Nie no, chyba wracamy do starej koncepcji. Tylko trzeba zostawić sobie na wieżę trochę Muzina. Też myślałem, że te trupki będą nam lepiej Muzina dawały, ale nie chcą. Za specjalnie. Nie wybuchnę, no to mogą się nie odwracać, nie? Dobra, zdjęte. No kurde. No, zaraz padnę. Druga mina lądowa. Typek idzie super pro mega uber. Cox. No nie wysadzą tego. Aha. Już mnie wystrzelał. Zastanawiam się, co tu zrobić. Nie no, to by wszystko rozwiązało więcej amunicji. Nic innego. Naprawdę, więcej amunicji trochę i by był git. Teraz będzie snajper pewnie. Czekam na tego snajpera. On nie chce przejść. Szybki idzie. Zaraz drugi szybki. Dobra. Ale snajpera nie było.
Wiem chyba, co muszę zrobić. No. Mamy trochę amunicji więcej do Lienfielda przynajmniej. Jest ten super mega koks idący już. Jest i snajper. O nie wiem gdzie. Dupa. Idzie super mega koks. Jak mnie teraz snajper trafi, to jestem martwy. Dobra, snajper zdjęty. No. Jest. Punkt kontrolny. To jeszcze nie koniec. Wow. Cześć, Saber. No teraz właśnie widzę, że stoisz drugi. I to wychodzą z każdej strony. Boże. Ile was tu? Zatujecie sobie ze mnie. Znaczy póki będą te małe, no to jeszcze je jakoś wykajtujemy. Tylko problem będzie z amunicją. Panzerfaust jest tutaj. Dawaj tego Panzerfausta nawet. Jest! Jezus Maria, ślepy jestem, jest amunicja. Jest super mega pro uber komando. Czy wy widzicie, ile ich tam jest? Osiemnastu, żeśmy strzasnęli jednym dynamitem. Boom goes dynamite. Ściął swojego typa. Tylko nie mnie, tylko nie mnie. Ty, w gębę oberwał Panzerfaustem i co? I dupa. Nie wiem, czy snajper jeszcze gdzieś tu nie strzela, przypadkiem. Tak, strzela. Z
Zmienił strony. Jest! Sniper jeszcze. Ej, już jest okej. Okay. Boże, jak nam się to udało, to nie mam pojęcia. Ale ślepy byłem, że nie znalazłem wcześniej amunicji. Myślę, że trzasnęlibyśmy to wcześniej, gdyby amunicja była. Kurde, mol. I to jest dopiero trzecia misja, nie?